Kiermasz gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i innych fantów organizowany jest w polkowickim kinie od godziny 12 do 18. Znajdą się tam m.in. orkiestrowe koszulki, zegar, kalendarze, apteczka samochodowa, książka i plecak, worek. Będą też przedmioty przekazane przez polkowickich darczyńców. Będą to m.in. pozłacane łańcuszki, będzie to piłka i koszulka z autografami koszykarek z naszej drużyny CCC. Będzie to wspaniała sowa pierniczkowa ofiarowana przez bibliotekę, czy też wspaniała książka dla dzieci, ale i wiele, wiele innych przedmiotów. Kolejny kiermasz prac artystycznych odbędzie się też w Ośrodku Kultury przy ulicy Skalników. W wielu miejscach można będzie wrzucić datki do puszek. Mamy 100 wolontariuszy, którzy w niedzielę 14 stycznia o godzinie 9 pojawią się już na ulicach naszego miasta, ale będą również kwestować w kinie, w Ośrodku Kultury, w akwaparku. Przyłączyła się również do naszych działań klubu kawiarnia Magi, sklep Biostorys, gdzie będzie można również wrzucić do puszki. Tam odbędą się warsztaty o zdrowym żywieniu. O bezpieczeństwo podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry dbać będą służby mundurowe, policjanci i strażnicy miejscy. Tak jak co roku wspomagamy kwestionariuszy i pomagamy zapewnić bezpieczeństwo, w razie potrzeby udzielimy pomocy. Jest przewidziany dodatkowy patrol. Informacje na temat 26. finału Wielkiej Orkiestry, w tym gadżetów i ich cen wywoławczych, znajdują się na stronie Polkowickiego Centrum Animacji. 14 stycznia zbieramy pieniądze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.